Ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królika, to jest Hearts of Iron 4 z modyfikacją The Great War. Z modyfikacją, która weszła obecnie w otwartą betę, wcześniej była zamknięta, nie wszyscy dostali dostęp, no już mniejsza o to. Sama modyfikacja jest naprawdę genialnie zrobiona, mimo to, że to jest jeszcze wczesna beta, jest naprawdę fajnie zrobiona, daje dużo możliwości, o których może opowiem za chwilę. Na następie mamy do wyboru dwa scenariusze. Pierwszy zaczyna się 1910, drugi w 14. My zagramy sobie oczywiście w tym 10, no bo żeby zobaczyć tam eventy historyczne, przygotować się do wojny i bla 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 i tak dalej. Jak chcemy od razu przejść do wojny, to mamy 14, tam z dnia na dzień praktycznie wybucha wojna, więc wybieramy sobie ten scenariusz. Przy okazji to nie jest muzyka z tej modyfikacji. Jak sobie chwilę grałem samemu, to zobaczyłem, że tam są różne dziwne utwory, które mogą mieć jakieś tam klejmiki na YouTubach, więc sobie po prostu odpaliłem jakąś tam playlistę. Potem zobaczę, czy to ma jakąś... W sumie powinienem to wcześniej sprawdzić, jak tam z głośnością jest. No dobra, olej, to zobaczymy, jak to będzie w międzyczasie. Dobra. Teraz do rzeczy ważniejszych. Kim zagramy? Oczywiście możemy praktycznie zagrać każdą frakcję, jednak te najważniejsze, które brały udział w wojnie, oprócz Amerykanów, tutaj nam są pokazane. Dużo frakcji ma własne drzewka, jeżeli chodzi o focus stream, tych wyborów narodowych, celów narodowych. Zastanawiam się, kim zagrać. Francją można by zagrać, ale to by była praktycznie bardzo nudna kampania, bo byśmy praktycznie cały czas stali na tej granicy wschodniej z Niemcami, bronili po prostu dostępu. No i praktycznie na tym się skończyło. Może troszeczkę w Afryce byśmy powalczyli z Ottomanami, chociaż nie, bo tam Brytole głównie by walczyli. Mają jakieś tutaj duchy narodowe. Okej, Imperium Osmańskie. Na początku bardzo się napaliłem na Imperium Osmańskie, chciałem sobie nimi zagrać, ale potem zdałem sobie sprawę, że jest jedna kampania z Europki Ottomanami. Jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam. Tam robimy prawdziwy dżihad, masakrujemy wszystko i wszystkich. A w Hearts of Iron graliśmy dużo ISIS. To jest mniej więcej ten sam region geograficzny, więc byłoby podobnie. Przy okazji nie wiem, czy kontynuować tamtą serię. Może zrobimy coś takiego, że ISIS po prostu wypowiemy wojnę Chinom i zobaczymy, jak to będzie. Ale dobra, to już zostawmy na inny odcinek. Tutaj mamy pierwszą wojnę światową. Jej. Brytolami bardzo nie lubię grać w żadnym Hearts of Iron, bo oni głównie skupiają się na desantach i po prostu kontruwaniu posunięć Niemców i w tym wypadku Austro-Węgier oraz Ottomanów, więc ich z góry skreślamy. Niemcy graliśmy w podstawowej Hearts of Iron 4, po prostu druga wojna światowa. Też fajnie by się grało, ale mielibyśmy to samo. Wojna z Francją, wojna z Rosją na drugim froncie, no i trzeba to po prostu jakoś pokonać. Włochy są ciekawe. One potem na początku chyba będą miały konflikt z Ottomanami. Potem możemy wybrać, na którą stronę chcemy przejść, czy na państw centralnych, czy na aliantów. Rosji też od razu skreślam, bo Rosja to jest zbyt łatwy kraj. Jako gracz poprowadzimy Rosję, zmodernizujemy jej armię, to będzie nie do ruszenia. Bo jeżeli komputer gra Rosją, to on zwykle nie modernizuje tak dobrze tej armii, a jeżeli gracz nią gra, to wrzuca tam te dobre template'y tej armii i po prostu masakruje, zalewa wszystko i wszystkich. Tam można taką produkcję militarną osiągnąć, że to jest strach. Więc zagramy sobie Austro-Węgrami. To są takie Niemcy, tylko trochę biedniejsze, bym powiedział. Te też mają osobne drzewko narodowe, będziemy walczyć na trzech frontach. Może się uda to skrócić do dwóch, jeżeli dobrze rozegramy to, ale to może zobaczymy potem. Dobra, wybierzmy nasz kraj. Gramy na weteranie oraz z celami historycznymi. Jako duch narodowy mamy zwiększenie siły politycznej o 0,10 i National Unity minus 10%, ale to nie jest jakoś bolące. To jest fajny bonusik, a to nie jest jakiś tam mocny debuff, no bo ten National Unity głównie wpływa na szybkość kapitulacji i tylko na to chyba wpływa, jeżeli mi pamięć nie myli. Aha, tu mamy partię nawet, nie ciekawe. No dobra, niech będzie. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy naszą kampanię. Będziemy walczyć głównie z Rosją oraz Serbią i to będzie największy problem, żeby fajnie było bardzo szybko pokonać Serbię, bo to by nam zluzowało jeden front. Ale dobra, po kolei, co my tutaj mamy? No mniej więcej tak wygląda świat w 1910 roku. Polski nie ma, nawet Polska nie ma claimów, ale mamy tutaj w celu narodowym takie coś jak poniższe Wehrmacht i wtedy Polska może dostać claimy na te kraje i można potem w późniejszym okresie stworzyć Polskę, ale po kolei. Technologia. Zobaczmy sobie drzewko technologiczne. Tutaj mamy drzewko praktycznie przeniesione 1 do 1 z Hearts of Iron 4. Natomiast tutaj twórca modu stworzył coś bardzo fajnego, bo po prostu stworzył
jakby to, co było przed tym, co było w podstawowym drzewku technologicznym. Naprawdę fajnie to zrobione. Mamy rok 1910, więc tutaj oczywiście nie mamy co robić, to wszystko jest o czasie. Tutaj drzewko zostało po prostu wydłużone, tu może dodane jakieś tutaj konne wozy i tyle, a tak to wszystko tutaj zostało wydłużone, bo chyba normalnie się kończyło na piątce saperów i tak dalej, tych batalionów wsparcia. Tutaj mamy już ósemkę, więc można to robić. W sumie tu moglibyśmy robić, ale to zaraz. Czołgi. Czołgi jest ciekawa sprawa, bo zostało wprowadzone całkiem nowe drzewko, jeżeli chodzi o samochody opancerzone, tak to można nazwać, coś takiego. Czołgi też będzie można dopiero robić tutaj jakieś wczesne wersje, te śmieszne tanki, pudełka. Dopiero tutaj mamy te podstawowe, chociaż nie, no bo my gramy jak Austro-Węgry, te Austro-Węgry nie miały swojego drzewka, no ale jakbyśmy grali Niemcami, tutaj były normalnie były Tygrysy, Pantery, Panzerkampfwagen 3, 4 i tak dalej, i tak dalej. A tutaj mamy jeszcze te samochody opancerzone, które jakoś tam bilansują tą podstawową rozgrywkę. Dobra, mamy artylerię. Artyleria na porządku jest podzielona na lekką oraz ciężką. Dopiero potem się przekształca na antitank, przeciwlotniczą oraz zwykłą artylerię. Też bardzo ciekawy zabieg. Jeżeli chodzi o doktryny lądowe, te cztery doktryny lądowe doskonale znamy z podstawki. Natomiast tutaj została wprowadzona ta jedna. I żeby dokopać się do tych czterech, jednej z czterech, bo zawsze się wybiera jedną, to trzeba zrobić całe drzewko z tego. Całe drzewko trzeba tej doktryny zrobić, dopiero wtedy potem możemy sobie wybrać jedną doktrynę z tych. Więc my sobie od razu ją zrobimy, bo to jest podstawa. Marynarka wojenna, tak samo. Drzewko przeniesione, dorobione z tej strony, naprawdę fajnie klimatycznie. Marynarka jak Austro-Węgry, no raczej nam to nie po drodze. Jeżeli chodzi o doktryny morskie, tak samo jak w przypadku lądowych, też możemy sobie tutaj zacząć robić, jeżeli chodzi o floty, dopiero potem wybieramy sobie jedną domyślną. Lotnictwo, podobnie zrobione samoloty, nawet mamy zeppeliny, czyli te sterowce, jako pierwsze bombowce. No nie, możemy tutaj jeszcze jakieś zwykłe bombowce robić. Ciekawe, ciekawe. Doktryny lotnicze, to samo co w przypadku morskich oraz lądowych, nimi na razie się skupiać się nie będziemy. Tutaj jeżeli chodzi o inżynierię, naprawdę fajnie zrobione drzewko. Tak samo, tutaj mamy przeniesioną z podstawki, natomiast tutaj, co nas bardziej interesuje, mamy stworzoną nową, która tutaj będzie wpływać i na czołgi, i na różne rzeczy, więc to nie będzie tylko tam jakieś skrócenie czasu badań, czy radiolokacja i tak dalej, tylko naprawdę fajne rzeczy. Oczywiście wrzucimy sobie to. To sobie wrzucimy. Tu mamy gaz musztardowy. Bardzo fajna rzecz. Jeżeli chodzi o drzewko produkcyjne, podobnie mamy przeniesioną z podstawki oraz dodane własne tutaj rzeczy. Ja bym chciał przede wszystkim zrobić sobie to. Mamy po prostu 15% buścik do tego. To się na pewno przyda. Z racji tego, że gramy na weteranie, to mamy już zwiększony czas, wydłużony czas badań nad różnymi projektami, więc to troszeczkę nas boli. Jako Austro-Węgry nie mamy najlepszej gospodarki, no bo trzeba to otwarcie powiedzieć, nie mamy najlepszej gospodarki i nie mamy za dużo miejsca, gdzie budować, no bo widzicie, to jest praktycznie wszystko dobudowane do maksimum, no tu mamy 4 wolne sloty, tu mamy tylko jeden na przykład, więc czy ja chcę robić fabryki cywilne? Czekajcie. Ile mogę? Mogę robić 15 i 8, tak? Czyli jedno całe i 8 piętnastych mi robi. Ja bym chyba w ogóle nie robił na start fabryk cywilnych. Skupiłbym się tylko na militarkach. No i po prostu szkoda miejsca na fabryki cywilne. A potem zobaczycie, że my naprawdę dużo będziemy potrzebować sprzętu i produkcji. Naprawdę, to będzie nas bolało. Dobra, niech to na razie zacznie się produkować, znaczy tworzyć te fabryki mniej więcej na tych naszych tyłach, bezpiecznych rejonach. Jeżeli chodzi o armię, no to przede wszystkim tak, potrzebowałbym jednej linii tutaj, powiedzmy na razie trzech tak i na razie niech tak będzie, na razie niech to zapełni, tutaj robimy dwa jakieś okręty, spoko, niech się robią, na razie to nas boli, oczywiście jak tutaj zaczniemy modernizować armię, to wszystko tutaj poleci w niebiosa, wystrzelią nam zapotrzebowania armii, ale na razie, o jeszcze mam jakieś wolne stocznie, to zacznijcie tutaj robić, jak już zauważyliście, tutaj możecie zauważyć, jest więcej surowców dodanych, no właśnie, przejdźmy na trade. Mamy coś takiego jak dodane drewno oraz węgiel, klimatycznie, jako tam na początku XX wieku naprawdę na pewno był to jakiś znaczący surowiec. Czy ja właśnie nie słyszę muzyki? Halo? Okej, dobra. Mam nadzieję, że nie skraszowało nagranie, bo jak tak, to będę musiał zaczynać od początku, a jeżeli nie, no to lecimy dalej. Okej, dobra.
Co ja mówiłem? Surowce. Tak, mamy coś takiego jak węgiel oraz drewno dodane, więc jeżeli na początek spojrzymy na początek XX wieku, no to może to jakoś być wytłumaczone, że jeszcze tam przemysł na tym się jakoś opierał, więc niech będzie, niech będzie. Przyglądałem sobie też nasze zmiany, jakie możemy wprowadzić w rządzie i troszeczkę słabo, to mnie troszeczkę zawiodło, że naprawdę niewiele tego możemy zrobić. Mamy 151 na start siły politycznej, ale no zobaczcie, na przykład jeżeli tutaj mamy 3 sloty na militarnych dowódców, a tak naprawdę tylko dwóch mamy, jeżeli chodzi o jednostki lądowe, a pozostałych 5 to jest doktryna morska, znaczy na okręty, na flotę. Ja to troszeczkę mnie to dziwi. Austro-Węgry i z 7 tylko 2 jest na piechotę, a reszta jest na okręty doradców i mamy 3 sloty, no to troszeczkę mnie to dziwi, no ale dobra, niech będzie. Ja bym chciał wrzucić takiego pana, co się nazywa... Gdzie ty jesteś? Ty mi zwiększałeś siłę polityczną. Gdzieś musisz być, jest. Polityka Power Grain plus 15%, to się przyda, będziemy szybciej sobie nabijać siłę polityczną. Teraz trzeba wybrać pierwszy cel narodowy. No to jest drzewko narodowe, całkowicie nowo zrobione, dostosowane do sytuacji. Możemy tutaj fajnie reagować na to, co się dzieje na świecie. Ja bym zaczął od tego, że potrzebuję czegoś takiego, co się nazywa... gdzie to było? Gdzieś tutaj, dobra, zacznijmy robić od tego, gdzieś tam, nie chcę teraz tracić czasu, po prostu zacznijmy od tego robić. I teraz trzeba zająć się naszymi dywizjami. Tych dywizji mamy całkiem mało, chciałem powiedzieć sporo, ale mamy mało. Mamy 66 dywizji. Chyba mamy, tak, kilka konnych i 2 górskie, albo 3 górskie, jest to naprawdę mało. Więc, czekajcie, mamy 15 doświadczenia, przy okazji, nasza najlepsza dywizja to jest, czekajcie, to jest tak... To jest chyba nasza najlepsza dywizja. Tak, to jesteście wy. Przede wszystkim wszyscy macie podstawowy status. Nie ma tam jakichś rezerw. Tutaj się wybiera status, jeżeli chodzi o priorytet uzupełnień i szkolenia. Tu mamy rezerwy, tu mamy normalne, a tu mamy elitę. Elita będzie w pierwszej kolejności otrzymać uzupełnienia i wszystkie tam potrzebne rzeczy, ale nie, ja wolę, żeby wszyscy byli mieli na normalnym statusie. Mamy troszeczkę pomieszanych, jest dużo takich, mamy tych lepszych, troszeczkę gorszych dywizji, ale bym chciał skupić się na naszych Stoßtruppen Division. Chciałem wam wrzucić artylerię, ciężką artylerię, lekką, jeszcze jedną lekką. 21, za dużo o 1, jakbyśmy usunęli jedno to. 15, idealnie, 19 combat with, idealnie, dobra, wrzucamy. Dobra, to będą nasze podstawowe dywizje. Wam dam jakiegoś marszałka sensownego. Właśnie, bo my możemy grać na marszałka. Na start mamy fajnego marszałka, który nam zwiększa combat with, ale to by trzeba było specjalnie dla niego tworzyć dywizję, a ja nie przepadam w ogóle za walką na marszałku. Wolę sobie tam operować tymi 24, jeżeli chodzi o zwykłych generałów. Go po prostu wykorzystamy do tego, żeby nam szkolił dywizję. Dajmy ci jakiś garnizon, żebyś zgromadził tę dywizję w jednym sensownym miejscu. Może bez tego. Coś takiego, o, mniej więcej na tym rejonie sobie siedź, dobra. I nie szkolimy żadnych dywizji, tak, przede wszystkim potrzebujemy troszeczkę górskich dywizji, bo będziemy dużo walczyć w Alpach i Włosi to naprawdę jest powerhouse, to nie jest takie fiubździu jak w czasie II wojny światowej, oni potrafią dopierdzielić, więc potrzebuję kilka dywizji. Powiedzmy 4 to będzie 20 dywizji, wrzuć mi 6, dobra, teraz potrzebujemy troszeczkę tych naszych śmiesznych samochodów opancerzonych, armored car. Może to nie jest jakieś zajebiste, ale to robi, nie wiem, za takie pierwsze czołgi, coś takiego, żeby chociaż troszeczkę przełamywać te linie. Więc niech one zaczną się powolutku robić. Konnica wbrew pozorom nie jest taka słaba tutaj. Oczywiście tu mamy tylko dwie dywizje wrzucone, ale potem to sobie zwiększymy, jak nabijemy doświadczenie i to będzie miało większy powerhouse, chociaż może... Chociaż zacznijmy może od tego, to jest ważniejsze. Wrzuć mi kilka tych dywizji. One mają większy priorytet. One to już powinny się robić w nieskończoność, bo to będzie nasza główna siła naszej armii, te dywizje piechoty. No i ta konnica troszeczkę niech się zacznie robić. Głównie na front wschodni, na walkę z Rosją, konnica może się być przydatna. Powiedzmy, że 3 razy 5... Nie no, za dużo przesadziłem. Coś takiego. Niech to się powoli robi. Czegoś nie produkujemy. Samochodów... wrzućmy... Samochody, no właśnie. Samochody z Armored Cars, one są w ogóle w zakładce czołgu, więc... No,
no czołgi, no po prostu pierwsze czołgi. Nie ma co tu dużo mówić. I nie produkujemy ciężkiej artylerii, co jest błędem, bo ciężka artyleria jest naprawdę fajna. Przydałoby się ją podrzucić do góry. W ogóle przydałoby się ją produkować, więc zróbmy coś takiego. Zróbmy je minus 1. Ok, i teraz masz 3 i wszyscy są szczęśliwi. Dobra, i teraz magiczny przycisk szkolenie i wszyscy się szkolą i wszyscy są szczęśliwi. Otrzymajmy grę, zobaczmy czy świat nie wybuchnie. Nie, świat nie wybuchł, to od razu sobie wrzucamy na czwóreczkę, żeby wszystko ładnie szło. Jakieś samoloty mamy. Aha, i właśnie, jest coś takiego. Twórca moda jest naprawdę śmieszny, he. Mamy do wyboru 4 opcje. Na chyba każdą frakcję się zaczyna, ma coś takiego, ma się do wyboru. Możemy sobie wrzucić, poza tym, że w menu wybieramy sobie poziom trudności, weteran i tak dalej, to tutaj mamy jeszcze coś takiego, co jeszcze może zboostować nam rozgrywkę. Możemy wybrać sobie Twinki, Winki, EO i tutaj mamy buścik dla naszego... Co my tutaj mamy właściwie? Planowanie, okopanie, no... odnawianie i tak dalej morali, więc no to jest ułatwienie. Możemy po prostu zagrać na normalnym. Możemy sobie Balls of Steel. Tutaj mam już poważne minusy, jeżeli chodzi o produkcję, badania. Czyli coś podobnie, jakbyśmy mieli chyba podobny poziom, gdybyśmy grali ISIS. A tutaj, to co tutaj się dzieje, gdzie mamy takie kary do tego wszystkiego, no... moglibyśmy zagrać na tym, ale... Nie no, ja się boję, no jakbyśmy grali, zróbmy tak, jeżeli zagramy sobie na tym I've Got Balls of Steel, tutaj mamy jakieś tam minusy, ale nie aż tak bardzo bolące jak na tym wyższym poziomie. Zagramy sobie na tym, jeżeli kampania Austro-Węgrami szybko się zakończy, mimo weterana i tego trzeciego poziomu trudności w tym, to zagramy sobie Niemcami na najwyższym weteranie oraz na tym hardkorze, który tak będzie bolał, ale dobra, zobaczymy, dobra, na razie bierzemy to, już mamy pewnie gigantyczne kary, no ale dobra, poradzimy sobie. Jak teraz wygląda nasza produkcja? No właśnie, teraz widzę, że wszystko zaczęło wołać, że potrzebna jest... Aha, mamy jeszcze flotę, połączmy ją, nawet nie wiedziałem, że Austro-Węgry miały taką flotę, no ale spoko. Mamy takiego pana, który nazywa się Miklos... O! Śmierć Edwarda VII, czyli króla Brytanii... tego... Imperium Brytyjskiego. To tutaj jest zwykły event historyczny. Teraz będzie George V. No właśnie, George V, tak jest. Nas na razie zbytnio nie interesuje, bo na nic nie wpływam. Jeżeli chodzi o flotę, jest taki admirał, który nazywa się Miklos Horthy. On po pierwszej wojnie światowej zostanie chyba premierem, czy nie wiem jaki tam miał status, prezydentem Węgier, coś takiego. Więc całkiem niezły awans, jeżeli zwykłego admirała stanie się jakimś tam przywódcą Węgier. Nie wiem z jakiego. Oni mieli chyba premiera, tak? Nie jestem pewien. Mogą oni mieli po wojnie Węgry. Mimo on potem będzie oczywiście przejdzie do osi w czasie II wojny światowej. A nie wiem, co się z nim stanie po zakończeniu wojny. Nie jestem pewien. Dobra, my się zajęliśmy szkoleniem. Jest sporo dywizji, które trzeba przeszkolić. Bardzo dużo. Widzę, że nikt nie ma to. Niektórzy mają nawet te podstawowe pierwszy poziom. Okej, dobra, mamy rewoltę w Albanii. To jest również historyczny event. On się zawsze wydarza. Otomani są tak bardzo słabi w tej rozgrywce. Naprawdę ciężko by było nimi zagrać. I gdyby nie to, że już prowadziłem kampanię ISIS oraz teraz Europce Ottomanami gram, to bym sobie zagrał tymi Ottomanami. Oni mają naprawdę przesrane. Tu mają rewoltę teraz w Albanii, tu zaraz pojawi się rewolta. Będą mieli wojnę o północną, nie, o całą Libię z Włochami, którą zawsze przegrałem. Nie ma bata, żeby ten Ottomani to wygrali. Tu jest coś, chyba jakaś ropa powinna być. Nie, tu w ogóle nic nie mam. To jest walka o piaski pustyni. Oraz co będzie gorsza, będzie pierwsza wojna bałkańska, gdzie oni stracą masę terytorium tutaj na Bałkanach. Potem będzie jeszcze druga wojna bałkańska przeciwko Bułgarii. Ale ta pierwsza naprawdę mocno bije w Turków. Poza tym, jak ich wezwiemy do wojny po naszej stronie, no to mają przesrane, bo oni z Brytyjczykami nie mają szans, no ale to nie nasz problem, nie nasz problem. Jaki jest plan? Taki jest plan, że Południowa Afryka ogłasza niepodległość. Spoko. Plan jest taki, że będziemy walczyć z Czarnogórą oraz Serbią na start. O, widzę, że Niemcy tu sobie hasają po moim terytorium, no spoko. Więc plan jest taki, żeby w pierwszych dniach wojny jak najszybciej ich zraszować. Gdyby to była druga wojna światowa, no to jakiś tam Blitzkrieg, serdeczne pantery czy tygryski. I rasz byłby udany, ale z racji tego, że mamy pierwszą wojnę światową, to nie będzie tak łatwo ich zraszować. A Serbia, wbrew pozorom, to jest naprawdę silny przeciwnik.
jeżeli on się tutaj okopie, no to będzie naprawdę ciężko go zdobyć, więc fajnie było ich zraszować na początku. Myślę, że przez Czarnogórę się przebijemy, tutaj wejdziemy im na plecy, bo tej linii będzie naprawdę ciężko. O, widzicie, jest bunt w Albanii. Oni chyba zawsze się wyzwalają, nie ma bata, żeby Osmanie to... Oni będą mieli takie boosty. Przecież widzę, że wy tu stacjonujecie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to działa. Kiedyś muszę zagrać nawet z ciekawości Osmanami. No ale plan jest taki, że przez Czarnogórę, bo Czarnogóra powinna być słabsza, przebijemy się tutaj i na plecy Serbii wejdziemy i ich otoczymy. Rosja, mam nadzieję, że szybko wybuchnie rewolucja październikowa. To będzie duży plus, Nie wiem, na jakiej zasadzie ona będzie działać, ale mam nadzieję, że jakoś fajnie to siądzie. I będziemy powolutku puszować. Niemcy pewnie będą głównie puszować, my tu sobie tutaj pójdziemy na południe. Rumunia, ona chyba dołączy do wojny chyba w 17 roku? Chyba tak. Chyba on Rumunia historycznie w 17 roku dołączyła do wojny. O, już mamy pierwsze dywizje wyszkolone. A, jedną dywizję? Tak, jedną dywizję. Wow, jedną dywizję dopiero wyszkolono. Masakra. Okej, okay, no dobra, niech będzie. Węgry natomiast dołączają po stronie aliantów, bo można im tutaj... Mamy coś takiego w drzewku narodowym, że możemy zbliżyć stosunki z Włochami oraz przekazać im Zarę oraz Istrię i wtedy możemy zaprosić Włochów na swoją stronę, ale czekajcie, południowy Tyrol oddajemy, Istrię oraz... Nie, te dwie prowincje oddajemy, to chyba jeszcze. Coś tutaj jeszcze się oddawało. To jest na pewno za dużo. Ja myślę, że jeżeli mój plan wypali, no to będzie zajebiście. No wtedy, tak, rush na Serbię. Powolna wojna z Rosją, czekamy na wybuch rewolucji. Jeżeli wypali plan z Serbią i Czarnogórą, no to wtedy mamy tutaj większe siły i możemy ładnie puszować. A Włochów mam nadzieję, że po prostu utrzymamy tak jak jest, no bo jakbym się skupił i jakoś bym się przebił przez te Alpy, co byłoby niezmiernie trudne, albo jakiś tutaj desant serdeczny wyprowadził, no to bym zaczął graniczyć z Francją, a Francja to nie jest taka Francja, druga wojna światowa, że podchodzą pod Paryż i już biała flaga i się wycofują. Nie, Francja jest naprawdę silnym krajem, jakbyśmy mieli z nimi jeszcze granicę, no to byłoby troszeczkę smutno. Dobra, to mamy do wyboru, aha, właśnie jest coś takiego, że mamy do wyboru, albo jesteśmy po stronie cesarza i wzmacniamy władzę cesarską, albo lecimy w drogę reform i możemy iść nawet w komunizm, to jest troszeczkę śmieszne, albo możemy lecieć w demokrację, ale nie, to nie ma sensu. No, ostatecznie kończymy na tym, że wyzwalamy Węgry. No i co nam ma dać? No, ja tego nie rozumiem, więc ja po prostu lecę sobie z wzmocnieniem władzy cesarskiej. To jest na pewno bardziej... Aha, możemy wprowadzić zmiany w rządzie, wrzucimy sobie pana, który zwiększa nam doświadczenie armii za darmo. Tej armii mamy na razie dwa, ale też czasem będzie coraz więcej. Dobra, coś się wyszkoliło. Tej armii wyszkoliło się tyle, co nic. Logistyka płacze i woła o pomstę do nieba, no ale nic na to nie poradzę. No dobra, widzę, że już pierwsze fabryki wojskowe powstają. Mówię, mamy tak mało slotów na budynki. Naprawdę mało mamy slotów na budynki. To się wydaje, że jest sporo, ale jest mało. Z czasem będzie nam naprawdę brakowało tego, że ja nie chcę marnować na cywilniaki. A mamy 4 lata do wojny, więc spokojnie sobie to zrobimy. Spokojnie to sobie wszystko zrobimy. Czy ja wydałem rozkazy flocie? Chciałem wydać rozkaz flocie. Bywajcie na tym rejonie. Okej, okay, dobra. Japan Korean Annexion Treaty. Tak, Japonia anektowała Koreę. Też event historyczny. W ogóle Japonia będzie walczyła po stronie aliantów. I to jest problem, bo Japonia jest dość silna. 33 dywizje, ale oni zaraz zaczną tak strać tymi dywizjami, bo oni już mają podstawową mobilizację. Nie wiem, jak oni to zrobią. Mam wolne stocznie? Rzuć mi na tego pana. Bo zaczną strać dywizjami i podsyłać nam tutaj, to będzie bolesne. Mogą się desantować, nie wiem, na przykład tu? Mogą się tu desantować? Tak, mogą tutaj przez Synaj przypłynąć, no to będzie problem. Kanał syjamski. Okej, okay, dobra. Jakieś dywizje? O, dobra. Sporo dywizji się wyszkoliło, poproszę was, kapusta i kwas, hehe. Dobra, ciebie, wszystkich tutaj zabieramy, żeby się niepotrzebnie się nie szkolili, nie robili pajacyków. No, sporo dywizji się wyszkoliło, znaczy no to jest, tam mieli pewnie jakiś wysoki już stopień, więc nie ma problemu. Ale to zawsze mieli zaopatrzenia, będą mi zużywać. No dużo rzeczy potrzebne, naprawdę dużo.
Zwłaszcza tej lekkiej artylerii potrzebujemy. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ten... Aha, w ogóle nie produkujemy, no spoko. 1620 dni. Luzik. 2700. Okej, okay, może przed wojną się wyrobimy? Hehe, śmieszne żarty. A sprzęt wsparcia? 1800. No, dlatego mówię, że fabryki cywilne nie opłaca się robić na razie. Przynajmniej jako Austro-Węgry się nie opłaca, no bo mamy za mało slotów, a potrzebujemy ogromne zaplecze do budowy armii. Swoją drogą, weź mi wrzuć jakąś serdeczną linię. Nie po całości. Wrzuć mi po prostu linię potem z... O, mamy na przykład coś takiego fajnego wprowadzone jak do medycyny, jakieś tam podstawowe narzędzia lekarskie, potem będziemy mogli to sobie rozwijać. Oczywiście potem to się kończy, no bo w podstawowej wersji tego nie było, no ale tutaj wprowadzone zawsze coś, zawsze fajna rozbudowa mechaniki gry jak dla mnie na duży plus. Cóż mi tylko na linii z wami, ale tylko na chwilę, żeby tam sobie, nawet nie rysujcie planu, potem was tak będziemy rozdzielać. Chciałbym tak, żeby... dwie armie, dwie 24, tak, dwie 24, 48 dywizji skupiło się na tym. Jedna armia skupiła się na Serbii, żeby ją kontrolować, bo główne uderzenie, mówię, chcę pójść tędy, żeby tutaj o właśnie jakoś tak się przebić do Serbii, bo Serbia zabierze te terytoria. O, te terytoria zabierze Serbia po pierwszej wojnie bałkańskiej. Chyba te. Nie pamiętam. No nie wiem, zagramy, zobaczymy jak to jest w tej modyfikacji przeprowadzone. Nie no, mają na to klejmy, to muszą to zabrać. Ale jeszcze nie grałem tak daleko, tylko na chwilę sobie odpaliłem, żeby zobaczyć mniej więcej jak to wygląda. I potem jedną armię potrzebuję, jedną 24 tutaj potrzebuję. Włochy na razie odpuścimy, bo one najwcześniej mogą dołączyć w 15 roku do wojny, czyli praktycznie mamy pół roku do roku mniej więcej czasu na to, żeby zostawić ten front nieobsadzony. Potem oczywiście musimy obsadzić. I będziemy musieli również chyba jakieś tam serdeczne fortyfikacje wybudować, bo Włosi są naprawdę mocni. Powinni być mocni, dobra. To mi wrzuć, niech to się tutaj wszystko zaczyna robić ładnie do naszych inżynierii. Okej, okay, lotnictwo całkowicie olewamy. Statki niech się robią tylko te, co się robią, znaczy na takim poziomie, jeżeli chodzi o... Gdzie to jest? Halo. O stocznie, jaki mamy. Mamy 5 stoczni, więc więcej nie będziemy mieli. O, właśnie chyba coś skończyliśmy budować. Spoko, no to wrzućmy po prostu, nie wiem, dreadnoughty. Albo was wrzuć. Zrób was, nie wiem, z 5, 4. Dobra, 4 niech będą, róbcie się. Nie, tam flota. Chociaż do wojny z Włochami mogłaby się przydać flota. Bo jakbyśmy mieli dobrą flotę, moglibyśmy się desantować. To by było niegłupie. Właśnie, tu jest coś takiego jak wczesna piechota morska. Ale jej chyba nie mamy na start zbadanej. Tak, nie mamy zbadanej. A jak zrobimy, możemy się desantować. To dopiero spadochroniarze, ale to w 36. No, jak wojna, pierwsza wojna potrwa do 36, to chyba coś mi pójdzie nie tak. No, ale zobaczymy. Wow, kolejne dywizje się wyszkoliły, zagapiłem się. Dobra, tutaj wam podziękuję za uwagę, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Na razie.